Hej, z tej strony Julia Kostura, dzisiaj jestem z Lexi Chaplin, dawno nie było w ogóle wspólnego odcinka. Postanowiłyśmy dzisiaj nagrać taki wspólny, taki nie wiem, Q&A, ale przy tym wszystkim będę próbować rzeczy z Maca. Nie wiem, kiedy ostatnio jestem w McDonaldzie, strasznie dawno będę jeść hamburgery, tylko żeby nie było to zamawiać po prostu bez tego kotleta. No więc trochę dziwnie, Lexi mi poleci to, co ona tak najbardziej lubi. Oh my gosh. I jemy Julia. Okej, dobra, muszę uspokoić i I cannot wait, naprawdę. Dobra, okay. Będziecie smakować, serio. Jedziemy do Maca, testujemy, odpowiadamy na wasze pytanka. Okej, guys, więc jesteśmy już w Macu i teraz ja będę mogła wybrać cokolwiek chcę, żeby Julia spróbowała. Oczywiście bez mięsa, bo Julia jest wegetarianem. Będziemy to zmieniać jakoś tam, nie? Tak. Bez wołowiny. Znaczy, zrób tak, jak ty byś sobie zrobiła, tylko bez mięsa. Dobra, czyli cebula. Dalej. Ja wezmę extra cebula, extra bacon. Tak. Kolejny to będzie dla ciebie jęczmak. To musi być z takim jakimś wiejskim, jakby tam było wpakowane takie bez wołowiny. Myślałam, że jest tam jajo, całe szczęście. I ekstra cebula. Chcesz rukolę? Możesz dodać. Ja nie zjem tego całego na pewno, wezmę gryza i na tym się skończy. I jeszcze jednego burgera, czy weźmiemy stąd. Ja mam trzy. Tak. Czy ja chcę, żebyś ty coś jeszcze spróbowała? Ja myślę, ja chciałam jeszcze tym wraty spróbować. Okay. Jadłeś to kiedyś? No. To lepiej, bo to jest jakiś bacon deluxe, to lepiej tego nie. Dobra. Mam mięsa! 97 zł za ile? Za 6 rzeczy w McDonaldzie. Lexi mówiła, McDonald's dobry, bo tanie. Oh shit! Widzę, że już Lexi się zabiera do jedzenia, a w tym wszystkim też chce odpowiadać na pytania. Ekstra cebula. Ja się właśnie tego bałam, że ci zasmakuje, że mi to posmakuje, bo ja nie jedząc mięsa, nie jem też takich rzeczy, czyli nie grubne. I będziecie brać hamburgery, to ja będę brać takie same, ale bez mięsa i będę to jeść. Ja będę mogła posmakować twój? No. Trzymaj go. Ej, dobra, przy okazji chciałabym zadać nam jakieś pierwsze pytania, które w ogóle wy nam zadawaliście. Na Instastory wsadziłam ten pytajnik, żebyście mi coś zadawali. Różni się bardzo. Masz tu ketchup. Różni się bardzo? Smakuje, ja czuję bułka i ketchup. Która z was ma większe powodzenie? I to jest w ogóle teraz w ogóle moim zdaniem takie mega sporne, bo to pytanie już kiedyś się pojawiło u nas. Ale moim zdaniem w ogóle. Absolutnie nie pogrzało cię, kobieto! Ty, ona naprawdę do ciebie pisze tyle osób. Sama nie. Mówi, tyle chłopaków do ciebie pisze. Nie! A ty serio? Tego odrzucasz. Serio? Ja jedynie z kim piszę to Kacper. Nie, serio, w tej chwili nie jestem ci w stanie wymienić jednego chłopaka, który do mnie pisze. Ja nie piszę z nikim, ja nawet nie umiem. Ja już zapomniałam, jak się Martin piszę. Nie piszę z Marcinem, chcę się o wiesz, as friends i w ogóle. Ale nie, zdecydowanie ty. Że jak ty wychodzisz do domówki i te małe gówniarze tam do ciebie tak porachują. Ja w ogóle do domówki przestałam chodzić. Byłam z jedną rodziną i dali swoją drogą, zrobiłam mi niespodziankę, ale to jest bez mięsa. Jezus, ale to jest takie jakby tu walnęli sałatę i położyli na to bułkę. To jest za zielono dla mnie. Pierwszy raz próbuję to, więc let's go. W jakim wieku zamierzacie mieć dzieci? Ja bym serio już chciała mieć dzieci. Ja nie mogę się doczekać mieć dzieci, ale nie mam męża i mentalnie nie jestem jeszcze gotowa. Ja przed 30, ale taką, tak nie wiem, 27. Hej, smacznego! Dzięki. Dzięki, no. Czy znałyście się przed rozpoczęciem projektu? Nie, ale ja Lexi kojarzyłam w ogóle, bo ty mi się na Instagramie przewinęłaś. Ja ciebie obserwowałam już na Instagramie. Serio? I na Snapie. Ale nie jakoś tak, tak serio, na Snapie też cię miałam wcześniej. To nie było tak, że jakoś tak, nie wiem, śledziłam i obserwowałam wszystko, co robisz, ale po prostu cię kojarzyłam, bo mi się spodobał, nagrywałaś film o trądziku. I ja właśnie ten film oglądałam, bo miałam taki sam problem i serio, obserwowałam cię tak i później właśnie Stewart mówi, że no taka Lexi Chaplin, no w sumie ją kojarzę. Potem się okazało, że Lexi mnie stalkowała, jak się dowiedziała, że no, ja będę. Ja Julię cały czas oglądałam, jak ona pociągiem jechała z Idalią, każdy jej ruch, no. A pamiętasz, jak cię pierwszy raz spotkałaś? Spróbuj. Tak podobnie smakuje z mięsem, czy? Ten ser jest jakiś dziwny, jakiś taki, ma konsystencję dziwną, taką gumowatą. Smakuje w taki pleśniowy. Dobra, to trzeba się mówić, jak się pierwszy raz spotkałyśmy. No. Jak to było, kiedy to było? To nie było w spotlajcie, to było już w domu. Nie, to było na sesji. To było oh sesji. My gosh, Julia, serio? Wow. Nie, bo na spotlightu, jak poszłam na rozmowę z Stewartem, to był jedyny Kasper i Stewart. W ogóle się dziwiłam, po co tam jest Kasper, bo miałam ze Stewartem rozmawiać. Ja nawet nie wiedziałam, że oni się spotykali wtedy. A potem była ta sesja. Pierwsze wrażenie? O mnie? Ja powiem zaraz o tobie. Ja wiem, jak to jest. A nie pomyślałam jakoś źle, bo ty
byłaś skacowana. No, ja byłam tak skacowana, ale też się wstydziłam mega przed wami i zwalałam, że jestem taka oschła na to, że kaca mam, a tak naprawdę... I miałam kaca, ale też byłam taka... I to było śmieszne, bo tak ciągle leżałaś, spałaś. Kasper gadał z moim ojcem, a ty po boku tam leżysz, nie wiem, czy coś tam gadałaś z nimi, czy nie. Ale moje pierwsze wrażenie o Julii, ona miała wtedy swojego kitka takiego. No bo mi steward powiedział, że fajnie w tym wyglądam i żebym na sesji miała tego kucyka. No, nie wiem, wydawałaś mi się wtedy taka mega super. Mega. Dużo osób mi tak mówi, ja nie wiem, czy... Siedziałaś? Ta babka ci robiła make-up, a ty... Ja się sobie ciebie aż bałam trochę wtedy. A potem okazałaś się fajna. Jezus Maria, to jest w ogóle całe zielone. Smakuje jak sałatka. Serio? Serio. Odłóż to lepiej wtedy. Planujecie iść na studia. Ja byłam na studiach przez pół roku, studiowałam angielski i niemiecki, ale it wasn't it. Najbardziej mi smakuje ten. McRoyal? Tak. No! Czy byśmy kiedyś miały spinę? Chyba jakiejś takiej grubszej to nie. Znaczy coś tam pewnie było, że coś nam sobie przeszkadzało i w ogóle. Co? No, że wkurzać to ta, ale spinę miałyśmy kiedyś? Ja już wkurzałam, jak wchodziłam do pokoju rano. A nie, aż tak nie! Nie, aż tak nie. Ja mam taki nawyk, że ja drzwiami trzaskam jak wchodzę, że ja nie zamykam ich tak. A, to czasami, i tymi drzwiami tak za sobą ten. I ona wtedy spała, a ja wchodzę i tymi drzwiami Julia o 6. Bum! Ale nie, słuchaj, pamiętam jak pierwszy raz spałaś u nas w domu i myśmy wtedy bawiły się. Wiedziałaś, że wkurzają cię jak ktoś jest infantylny. A ja jestem już tej ja jestem najbardziej infantylną osobą ever. Ja sobie myślę, oh fuck, ty mi nie będziesz. Ja w moim zachowaniu też miałam wrażenie, że na początku też byłam taka strasznie infantylna, a taka... Potem dopiero strasznie jakoś się ogarnęłam, bo początek mieszkania bez rodziców w pierwszy miesiąc to był dramat. Ale się zluzowało wszystko. Nie, dobrze sobie radziłaś, kurde, 16 lat bez rodziców, tutaj taka chata wszędzie. Tu masz ketchup, a tu masz musztardę. He? Czy Lexi zabiła tamtego baby pająka? Tego baby pająka? Ja nie wiem, o którego teraz baby tego, co u mnie w pokoju dzisiaj rano jest? Nie, nie zabiłam go, po prostu wyszłam. Miałaś baby pająka tak rano? On był taki mały. Czemu ty masz pająki? Nie wiem, Julia, dlatego mówiłam ci dzisiaj rano, że pająki się obudziły. No, ale mi się wydaje, że to było dziecko tamtego dużego, co ja zabiłam. On się zdążył rozmnożyć przed śmiercią. Jadłam tylko takiego, szczerze, z krewetkami wrapa z maka, ale on był tylko przez chwilę, ja nie wiem, kto się otwiera. Czy pomimo tego, co się stało, nadal się lubicie? Do fakt, co się stało? Czy się ta akcja... Nie wiem, co się stało. Macie jakieś plany na dziś? Nagrywanie do 21. Często się kłócicie? Nie, właśnie z Julią praktycznie nigdy się nie kłócę. Czasami... No, spędzamy czasu ze sobą, to nie mamy się... Ostatnio, jak Kacper się wyprowadził, spędzamy więcej ze sobą. Wczoraj byłyśmy w kinie, więc spędzamy więcej ze sobą czasu, ale... spędzamy więcej. Ale nie. Jak to mi nie smakuje? Nie smakuje? Jak sałata znowu. Tam są papryczki jalapeno. Dopiero teraz to powiedziałam, że był gryzła. A. Poczułaś? Nie. Jaka była reakcja Lexi na twój wiązek z Kacprem? Ja bym od Boże. Początku, od początku projektu jakby widać było, że coś między nimi tam. Więc jakby od początku już podejrzewaliśmy, że coś tam zaraz będzie. Na początku my byliśmy z Kasprem tacy sniki, ale tak opowiemy je najbardziej takim jakimś świętym z Kasprem, ale się ukrywaliśmy przed wszystkim. Nie, ty mi mówiłaś od początku wszystko. Nie wiem, czy wszystko, ale mówiłaś, że tararara. Mogło tak być. Ale przed ten ogólnie jakoś przed tak przez sniki próbowaliśmy. No, ja pamiętam tak jak na ognisku. Pamiętasz to? Jaka to była akcja? I się potem nas odsunęliście. No, bo oni siedzimy w ogóle wszyscy, cały Team X i jej gromada tam pełno innych osób. Oni nagle zaczynają się przytulać, a my wszyscy takie... I sobie uciekli od nas. No i takie what the fuck is going on? To było przykre strasznie. Telefon. Ale serio nie myślałam, że będziecie długo tak razem. Jak widziałam, że na początku kręci, myślałam, że to potrwa tak miesiąc, dwa, a tutaj... Każdy tak myślał. A tutaj mąż, żona zaraz będzie. Ale się nażarłam i takim dalej, bo to jest takie wciągające, ten McDonald's, zauważyłam. Jak zaczniesz jeść, to ja już teraz zjem wszystko, co ja tutaj mam. Naprawdę. Dzisiaj nic więcej nie jem do końca dnia. A czujesz tak naprawdę dużą różnicę między tymi burgerami bez mięsa z mięsem? No. Masz jeszcze wiśmaka swojego. To jest mój? O! To jest bardziej dojrzały Julia Kostera. Nie. No pewnie, że ja tak... się łapię na tym, że jestem takim dzieckiem. Co ty gadasz? Nie, serio. Nie, absolutnie. Według mnie jesteś dojrzała na swój wiek mega, a ja jestem mega niedojrzała na swój wiek. Może czasami na swój wiek coś powie inteligentnego, albo nie. Ale ogólnie mi się wydaje, że jestem dzieciak głupi. Ja właśnie uważam na odwrót. Ja jak miałam 16, to... U mnie też by tak było, mnie strasznie ogarnął Kacper. Mówię, że na początku był dramat, a potem już...
Czy plotkujecie razem w domu? Na początku plotkowałyśmy. Mi się teraz wydaje. Teraz ja z Marcinem plotkuję. Obgadujemy wszystko. Na początku my tak chyba. Z tobą trochę czasami, ale tak raczej nie plotkowanie, ale oznajmowanie sobie faktów jakichś. Która z was się dłużej ogarnia. Właśnie, a wiesz co, mi się wydaje, że ty przez twoje prostowanie włosów. A, ona aha. Prostuje kłaki 5 lat. Ale ja prostuję raz na 4 dni. A tak, wiesz, wstawanie do nagrywek. Dzisiaj Julia Kostra pół godziny była zęby. Nie, właśnie. Zęby. Nie, bo ja lokowałam włosy i Lexi do mnie. Masz minutę na zejście, bo u nas trzeba być punktualnym. Jak bym ci rozkazał. Masz minutę do zejścia. Lexi mi napisała, że mam minutę do zejścia, bo nie można się spóźniać, trzeba być punktualnym. I ja zeszłam, nie miałam na sobie butów, nałożyłam pierwszą lepszą jakąś koszulkę tak wymiętą. I nie umyłam zębów. No właśnie. Dlatego na początku miałam tą różową. I nie umyłam zębów. I ja mówię, że strasznie mi śmierdzi z buzi, że chciałabym umyć zęby. Strasznie. Ja pierniczę, Julia. Nieprawda. Nie spodziewałam się, że Julii by tak waliło. Nie gdybyście czuli to przez kamerę, to byście wyłączyli ten film. Nieprawda. No i potem Milena mówi, że zaczynamy nagrywać. Po czym siedziałam 10 minut i stwierdziłam, dobra, idę umyć zęby. Poszłam na górę, wzięłam szczotkę do buzi i Milena, Julka. Ale umyłam te zęby koniec końców. Moi drodzy, ja pierwszy raz tyle zjadłam chyba. A ja nie. Ona się czuje świetnie. Ja się normalnie czuję, ja mam teraz humor taki. Ale ty chyba nawet jadłaś mniej niż ja. Nie wiem, ja mięso miałam dużo. To było moje śniadanie w ogóle. Na śniadanie się je delikatne rzeczy. Ja na śniadanie im na przykład co? Jajko sadzone i chlebek z masełkiem. Serio? Tak, a nie McDonalda, jakiś ciężki, kurde, sos, ja jakaś buła. Ja raz 3 McChickeny na śniadanie. Takie duże w sumie. Nie pożegałaś się? Okej, dobra. Ja jestem zwyczajna, moje ciało. O kurde. Dziecko mnie przestraszyło. Dobra, moi drodzy, więc jak wam się podobało i chcecie więcej filmów z Lexi Chaplin, to wiecie co zrobić. Napiszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, ziomeczki! Oh shit! To nie jest Julia Kost... Julia? Czegoś może bez mięsa. Ja miałam tam tylko jakiegoś wrapa, więc może następny odcinek jakiś inny ten. Jak chcecie, więc like, subscribe, all that good shit. I do zobaczenia! Siemaneczko, ziomeczki!